Hej wszystkim, witajcie w ulubieńcach sierpnia, czyli ostatnich ulubieńcach wakacyjnych. Za chwilę nie powiedziałam tego głośno. Zaczynamy! Klasycznie co miesiąc akcja charytatywna. Teraz w tym miesiącu postanowiłyśmy ponownie jakby nagłośnić zbiórkę dzidziusia malutkiego Zosi chorej na SMA. Niestety dość popularnej ostatnio choroby, na którą zbiórki faktycznie pojawiają się bardzo często, na się pomaga. I są to kwoty, które przerażają, bo tutaj Zosia jeszcze potrzebuje prawie, ogólnie zbiórka ma jest na 9 milionów, jeszcze 8 do zebrania. Więc to jest kwota po prostu tak ogromna i tak przerażająca, że wiecie, mamy nadzieję, że Markowa ekipa dorzuci właśnie do tej zbiórki coś od siebie. My oczywiście jak zwykle to robimy i Was również o to prosimy. Link jak zwykle w opisie, a my przechodzimy dalej do ulubieńców. Nie mogło tutaj zabraknąć marki Basic Lab, ale też uśmiecham się, bo to jest mega zabawna sytuacja. Mam wrażenie, że marka Basic Lab po prostu ogląda nasze filmy i myśli sobie tak, dobra, no słuchajcie, stworzyliśmy fajny serum dla cery dla Mar, o którym mówiła ostatnio, to teraz kurczę, tak głupia, to może stwórzmy coś idealnego dla K. Nie wiem, czy tak jest, dziewczyny, dajcie znać. Jestem przekonana, że tak jest. Ale no, kiedy zobaczyłam, że nowością marki Basic Lab są tak naprawdę dwa sera, które są właśnie przeznaczone głównie do cery suchej, bo ich główne zadanie to jest nawilżanie, no to wiedziałam, że po prostu muszę. Tym bardziej, że miałam bardzo długą przerwę od serum tej marki. Po drodze zdarzyło się kilka innych, też całkiem niezłych, ale jak wiecie, to z Trehalozą. Też pojawiło się kiedyś u mnie w ulubieńcach, bo naprawdę faktycznie zrobiło wtedy różnicę. Było takim wielkim wow i tak jak faktycznie teraz sobie jeszcze analizowałyśmy, to jest taka konsystencja, która cudownie może dla Was zastępować esencję. Bo no właśnie, zaczynając od konsystencji, zaraz Wam powiem jeszcze o szczegółach, to jest taki mleczny płyn, który, no właśnie to jest coś cudownego, co jest naprawdę bardzo wyjątkowe dla marki Basic Lab, że ta konsystencja tworzy taki delikatny film, który daje takie ukojenie, po prostu tak jakbyście miały taką właśnie mokrą skórę, ale tak to nie jest dyskomfort, tylko absolutny komfort. Uwielbiam to uczucie i dlatego nadużywam tego serum, bo stosuję je również na dzień, żeby się właśnie obudzić. Czyli taki tradycyjny wieczorny krok przed kremem, ale rano, jako zamiast kremu, na przykład teraz zaczęłam go częściej używać właśnie ze względu na to uczucie, kiedy na przykład właśnie taka noc, gorsza pogoda, wiecie, chcesz się jeszcze dobudzić, to przed kawą serum z Basic Lab jest rewelacja. Tak, pachnie, oczywiście, to jest ta nawilżająca właśnie emulsja. Nawet a, tak neutralnie bardzo. Emulsja, żel do twarzy i teraz Martynko potrzebuje tego opakowania, tak, bo tak. Te składniki tutaj zawsze są bardzo istotne, żeby jednak je wyróżnić. Mamy tutaj ektoinę, aminokwasy i beta-glukan. I oczywiście nazwa rewitalizacja i ukojenie, jak zwykle trafia na w punkt. To jest serum, które właśnie przez to, że tworzy ten delikatny film, który tak czy siak oczywiście się wchłania, pozostawiając skórę taką delikatnie nawilżoną, jest idealną bazą pod krem. To ja w ogóle kocham i uważam, że to jest naprawdę bardzo potrzebna cecha w tego typu kosmetykach. No ale przede wszystkim mam wrażenie, że to też tak uspręży... Sprawia, że skóra jest taka bardziej, wiecie, sprężysta. A przy tym właśnie nawilżona i naprawdę, tak jak w połączeniu z kremem, to jest super kombo, tak pojedynczo, znaczy w pojedynkę z rana, idealna baza pod krem z filtrem, czy po prostu pod podkład, czy krem BB, który już na przykład właśnie SPF posiada. Świetnie się na tym wszystko rozprowadza, wygodna pompeczka, bardzo wydajna, bo naprawdę niewiele trzeba. Tak, właśnie taką kropelkę wziąłem, taka przestrzeń. Dokładnie. A z drugiej strony wiemy i ufamy dziewczynom, które tworzą tę markę, pod tym względem, że naprawdę te składy są super przemyślane i naprawdę innowacyjne i w ogóle no bardzo się cieszę. Z nowości jest jeszcze drugie serum, które nieco różni się stężeniem i bodajże jednym składnikiem, ale ja zabrałam się za to i no nie żałuję. Chociaż myślę, że to drugie pewnie też jest świetne. To ja pozostaję przy serach, tylko tym razem u mnie serum pod oczy. Również marka Basic Lab jakiś czas temu wypuściła właśnie to serum pod oczy, które z Karolą uwielbiałyśmy i trafiło do ulubieńców na naszym kanale i w sumie wracamy do niego bardzo często. I to było pierwsze serum, które faktycznie zrobiło robotę pod oczami. Tak. Założyłyśmy, że ma to sens, żeby używać jeszcze pod oczami tego dodatkowego składnika, czasami nawet solo. I ja słuchajcie, sięgnęłam po też serum pod oczy, ale marki Pure i to jest, tylko właśnie to jest podmarka marki Orfika. Pewnie jeszcze bardziej Orfikę niż Pure, ale to jest serum pod oczy, który jest po prostu przekozacki. Karla również go używała i
Ono ma jakby bardziej taką mleczną konsystencję. To nie jest takie serum jak wodniste, takie jak Basic Lab. Tutaj bardziej mamy coś podobnego do tego serum, który pokazała Wam Karla przed chwilą. Ja jestem ogromną fanką tego produktu z tego względu, że po pierwsze bardzo ładnie wygładza skórę. Ja bardzo lubię je używać rano pod makijaż, bo mam może nie korektor na tym, o wiele lepiej wygląda. Tak naprawdę zauważalnie lepiej. Nie tak, że po prostu sobie to wmówiłam, ale mam takie poczucie, że kiedy nakładam na ten korektor, on się łatwiej wklepuję, już nie muszę w ogóle niczym innym, tylko palcami. Mm-hmm. Ostatni korektor zawsze gąbeczką wklepywałam, bo czułam, że lepiej się chwyta, a na tym nad palcami w ogóle jakby jest o wiele lepiej. Jakoś tak ładniej, jest większa trwałość tego makijażu, ale wieczorem używam albo solo, po prostu, po to, żeby ta skóra po prostu poszarzała, taka zmęczona, podkrążone oczy, to jest u mnie klasyk, u Karoli również. Niestety mam po prostu takie bardziej zaśnione te miejsca pod oczami. To bardzo ładnie ten kolor poprawia i ujednia skórę. I tak ładnie właśnie, jak tu mówiłaś tutaj, że to jest takie sprężyste, to ta skóra pod oczami też taka bardziej jest napięta. Bardzo fajnie to też wygląda właśnie wieczorem, kiedy nakładam, później roluję sobie właśnie rollerem. I mam wrażenie, że ten wzrok taki jest wypoczęty. Otworzyłaś oczy. Tak, ja też to zrobiłam. Tak. Jestem też fanką zapachu tego produktu. Jest też ultra wydajny, to jest na pewno jego duży. A to jest taka jakby świeże pranie. Tak. Świeżość i tak. Też takie dobre tak. Uczucia. Dobre uczucia, pozytywne. Tak, tak. My gdybyśmy miały kiedyś markę perfum albo świec, to byśmy nazywały to po prostu naszymi wspomnieniami. Nie, że dobre uczucia, nie? Ciasto u babci, wakacje w Zakopanem, no tak by się to nazywało. Więc to serum bardzo Wam polecam, tym bardziej właśnie na jego wydajność, bo ona naprawdę niby ma opakowanie, ale to jest tylko waży gdzieś pół roku, więc Widzisz, piękne opakowanie. No tak, to prawda. Bardzo minimalistyczne, świetne. Klasyczne, świetne. Łączę czasami wieczorem też z kremem Veolia Botanica, to jest moje ulubione połączenie tych dwóch produktów, bo tutaj mamy konsystencję bardziej taką esencjową serum, a Veolia Botanica jest taki bardziej olejkowy i wtedy to już w ogóle petarda, jak rano się budzę. Normalnie młodsza. Młodsza o nie wiem ile, Karinko. O bardzo dużo. 3 miesiące. Nie, myślę, że z 10 lat. Boże, gdybym miała 22 lata, po prostu zawojowałabym tym światem. Jak macie 22 lata, to słuchajcie, wojujcie. Dobra, teraz produkty, które tak naprawdę ja już w zasadzie prawie dękuję. I mówię o nich właśnie dopiero na sam koniec wakacji, bo testowałam je na tyle długo, że myślę, że warto je polecić, ale to nie są produkty, które stricte na wakacje są. Czy to jest różowy kolor? Tak, to ma taki kolor... Oczywiście. To ma, dobra, zacznę od tego kosmetyku, który tym bardziej jest kosmetykiem całorocznym. Czyli coś, po co sięgnęłam pierwszy raz, czyli... Osobno dbam o mój biust, bo jest to, słuchajcie, krem ujędrniający do biustu. Kurczę, ale na naszym kanale chyba nie miałyśmy nic takiego z tych produktów do opinii. Ja chyba nawet kiedyś wspominałam o nim w jakimś denku, jako następca, więc teraz już naprawdę po wielu miesiącach mojego jakby testowania, przyznam szczerze, że no ja też jakby powiem Wam z tej perspektywy, że byłam mamą długo karmiącą, więc ten biust pozostawia wiele do życzenia po tak długiej drodze mlecznej i powiem szczerze, że... No, to jest bardzo dobre określenie. Ładnie, no. No właśnie, i tak stwierdziłam, że oczywiście na jakimś obarazie to ćwiczenia pewnie by mi trochę pomogły, ale czemu nie sięgnąć po kosmetyk, który jest stricte właśnie do tego przeznaczony. I powiem Wam szczerze, że ta skóra naprawdę na biuście stała się bardziej taka właśnie też sprężysta i coś w tym kolorze też różowym pewnie jest, co też działa na to, że po prostu naprawdę on prezentuje się zdecydowanie lepiej. To dotknij, a dotknij bez tego. No tak, tak. A ja Cię kremowałam ręce. Tak. Jest bardzo miękki. Fajne, że to jest właśnie też, wiecie, wszystko atestowane, że można jak najbardziej. No to jest taka strefa też dość, nie ukrywajmy, dość specyficzna, wrażliwa, więc ja na przykład, no nie wiem, balsamem zwykłym rzadko sięgałam, żeby tu wszystko to, a tym po prostu wiem, że to jest produkt, który jest specjalnie do tego i naprawdę po wielu miesiącach ja już widzę ja widzę po prostu efekt i widzę, że to, że po prostu dbam o tę część ciała osobno i z większym uczuciem też przynosi efekty, więc dla wszystkich Was, które właśnie czują, że ta skóra tam nie wygląda tak, jak powinna, fajnie się mieć po produkt, który jest właśnie stricte do tego przeznaczony. Ciekawe, czy to na delikatne rozstępy by pomagało? Myślę, że ogólnie. Ja mam z tym problem. Myślę, że ogólnie to jest produkt, który po prostu naszą skórę ma jej po prostu pomagać dobrze wyglądać. A myślę, że właśnie w połączeniu na przykład z tym, że będziecie miały ćwiczenia, które właśnie tę strefę ma dodatkowo ujędrzyć, po nią szkłonęcie. Są ćwiczenia, które potrafią Wam elegancko biust podnieść, nawet jeżeli jest gdzieś tam już tak mocniej klapnięty. Grawitacja! Grawitacja, moi drodzy. I właśnie, i dzieci. Więc
to wszystko wpływa na to, że naprawdę uważam, że jest to strefa, o którą warto zadbać jeszcze tak dodatkowo po prostu osobno i najlepiej oczywiście przez cały rok. A teraz produkt, który no właśnie będzie bardziej moim wakacyjnym ulubieńcem, czyli olejek ochrony do ciała. Olejek i to jest już, no widzisz, chciałam, żeby była moja osoba. To jest olejek. Już tutaj dać mi. To jest stricte olejek, ale wiecie dlaczego jego. No, mówię o tym razem, bo to są dwa produkty i nie mini, które właśnie ja już mówię. To stoję od dłuższego czasu, jak stwierdziłam, że ten chcę do ulubieńców dać, to no właśnie nie wspominałam o nim, a warto. To jest, słuchajcie, produkt, który jest też oparty na przykład oleju słodkich migdałów. Tak. Zawsze zapomniałam, że one są słodkie. Słodkich migdałów. I to jest konsystencja, która to nie jest suchy olejek. To jest olejek. Czyli będziecie tak wyczuwać, że to jest coś bardzo tłustrzego. Ma krótki skład, bardzo, znaczy polska marka, dobry skład. Czego chcieć więcej. To jest oczywiście, ale ja powiem Wam szczerze, że to jest mój absolutny ulubieniec i wspólny duet ze szczotkowaniem na słowo, kiedy się bardziej przyłożę. Bo oczywiście ja staram się szczotkować ciało faktycznie codziennie, ale zazwyczaj to jest czasem takie po prostu jakiś balsam po prostu, który mam na swojej szafce nocnej i tyle, a kiedy naprawdę robię sobie taki dzień spa, czuję, że ta skóra, ten masaż trwa trochę dłużej, że bardziej przy nim przysiądę, że robię to intensywnie, ale odpowiednio, czyli w stronę oczywiście serca, to potem taka właśnie konsystencja, która jest mocniej tłusta, no po prostu moja skóra pije. I faktycznie trzeba tutaj troszeczkę mocniej poczekać, ale zobacz, no ja już sobie trochę nim pociapałam. I to też z drugiej strony nie jest tego typu produkt, który nigdy się Wam nie wchłonie i po prostu będziecie musieli się iść umyć, bo to jest olej. Nie. To się wchłonie, tylko nieco trzeba dłużej na to poczekać, ale w ogóle się nie lepi się. On jest delikatnie tłustawy na początku, ale się nie lepi, więc tak naprawdę później możecie swobodnie położyć się spać, nie musicie myśleć o tym, że będziecie musiały wyprać piżamę i pościel. Absolutnie nie, ale faktycznie mam wrażenie, że to jest właśnie takie wzmożone działanie po peelingu, żeby tę skórę właśnie tak ujędrnić, odnowić, zregenerować. Że to nie jest tylko stricte takie po prostu nawilżanie, tylko coś, co właśnie dzięki temu, że tak odpowiednio przygotowałam skórę, po prostu wpływa później jakby długofalowy efekt. Więc no, to są produkty, które w ogóle mają super wygodne opakowania. Też ja oczywiście pompkoholiczka polecam, bo uwielbiam, tym bardziej przy tego typu konsystencjach. Dwa świetne produkty do ciała, marka Inimini absolutnie też jakby w tym roku nas mocno do siebie przekonała. Będąc przy spa, będąc przy pielęgnacji, będąc przy, mówiąc, jak już mówiłaś o szczotkowaniu, to przy gadżetach, gua sha. Czyli kamień, płytka do masażu twarzy, ale słyszałam też, że niektóre dziewczyny masują tym nawet swoje ciało. To już tam taki ma wyższy level, ale kocham to, że on jest cały czas zimny. Tak. I właśnie to nas, Agnieszka, z którą tworzymy w ogóle naszą kolekcję biżuterii z kamieniami naturalnymi, właśnie nas edukuje zawsze, żeby mieć pewność, że kamień jest prawdziwy, nie jest plastikiem, nie jest szkłem, ani żadnym jakimś tworzywem sztucznym, że jest zimny. Że nasze ciało odczuwa chłód, więc tego produktu absolutnie nie trzeba trzymać w lodówce, bo on i tak będzie zimny, powinien być, jeżeli jest legitny, ale wiadomo, w lodówce możecie na przykład bardziej go zmrozić, żeby na przykład pod oczami rano wymasować sobie skórę, ale ja go nie trzymam w lodówce, bo łazienkę mam na górze, kuchnię na dole, gdybym trzymała w łazience w lodówce, to bym w życiu o tym nie pamiętała. Nie ma takiej szansy. No ale tak, to jest płytka do masażu twarzy. Dlaczego w ogóle zaczęłam używać? Ano dlatego, że zauważyłam na Instagramie, na jakichś TikTokach i tak dalej, różne konta dziewczyn, które właśnie bardziej w tę azjatycką pielęgnację idą, ale pod względem właśnie techniki masażu twarzy. I o ile taśmowanie buzi i tak dalej, jakoś jeszcze nie jestem do tego chyba tak, że o, chcę koniecznie, bo boję się, że coś zrobię źle, o tyle mam wrażenie, że tutaj mam większą kontrolę i mogę się tego nauczyć o wiele szybciej. No i już miałam tę płytkę w jakiejś paczce piórowej dostałyśmy, prawda? Marki Blendy. Ale nawet pewnie nie była marki Blendy, tylko po prostu nie było jakiegoś kosmetyku. Tak, dokładnie. I ja w ogóle jakby odłożyłam, nie wiem, nawet powiem Wam szczerze, na początku nie wiedziałam, o co chodzi. Co to jest? Czy to jakieś serduszko? Czy co to jest? Czy to jakiś kamień ozdobny? No tak bardzo byłam niedoedukowana, ale doedukowałam się, bo widziałam właśnie, jak dziewczyny pokazują efekty masażu takiego regularnego twarzy. Ja ogólnie, czym jest skoro ogólnie? Mamy te dobre geny pod względem naszych podbródków, że nie mamy aż tak bardzo. Tutaj czasem napiszecie, że dziewczyny robicie, że macie tak bardzo zarysowane te kontury szczęki i żuchwy. No po prostu tak chyba mamy, jakby tutaj nie ma czegoś takiego, że my jakby zwracamy uwagę bardzo, może też pielęgnacja, ale ja zauważam, że powoluńciu, widzisz to? Tu? No tak powoluńciu. Wiecie, gdzieś tam się ta skóra lekko wietrzeje, no chcąc, nie chcąc, mimo że używamy
używamy tylko sprężyny. Grawitacja. Dokładnie, po raz kolejny dzisiaj. Słuchajcie, my dzisiaj powiedzmy sprężyści ulubieńcy, nie? Wszystko grawitacja. Jak walczyć z grawitacją? Dokładnie. Więc postanowiłam, że spróbuję, bo jak to mówimy, lepiej zapobiegać niż leczyć, więc wolę już teraz sobie podziałać i czy będzie jakaś różnica. Ja zauważam taką różnicę, że moja skóra naprawdę się o wiele szybciej oczyszcza. O wiele lepiej działają kosmetyki pielęgnujące, bo się o wiele szybciej wchłaniają. Ja też odczuwam psychicznie ogromny komfort, taki, że ja naprawdę codziennie mam takie krótkie zajęcie pielęgnacyjne na moją twarz, które mnie cieszy, które mnie jara, ekscytuje, jest inne, a dodatkowo mam takie wrażenie, że naprawdę dobrze mi służy, jak w mojej skórze. Gua sha, doczytałam, bo właśnie nie wiedziałam, o co tutaj chodzi. Gua oznacza bardziej masowanie, bo pocieranie, a sha oznacza taką delikatną, czerwoną wysypkę i ta wysypka faktycznie może się na skórze pojawić. U mnie się pojawiła za pierwszym i drugim razem i teraz chyba za piątego dnia. Od ciepła, od tego, że mocno ta skóra jednak nie musicie mocno, ale jednak jest ona pocierana i też właśnie podwyższa się temperatura waszej skóry, waszej cery, przez to też pory się otwierają, oczyszczają się te pory, ale też działa właśnie antybakteryjnie, antyoksydacyjnie, w zależności od tego, z czego jest ten kamień zrobiony, czy ta płytka. Ja mam różowy kwarc, a jest jeszcze jadeitowy i każdy z nich w ogóle inaczej działa, ma jakieś tam inne właściwości, ale ja padniałam ten i ten, jak doczytałam, to całkiem nieźle właśnie na moją skórę się sprawdza i faktycznie mnie gdzieś tutaj bardziej wysypało, w takich miejscach, gdzie bardzo, bardziej gdzieś tutaj, bo ja też mocno przy ustach masuję moją skórę, z tego względu, że tutaj faktycznie czuję, że najbardziej mi te zmarszczki mimiczne są widoczne i chciałam je mocniej wyprasować, no i w tym miejscu faktycznie ta skóra bardziej widzisz, nie? Tu. To jakby wychodzą jakieś niedoskonałości, one już nie są jakieś takie dramatyczne, że Boże, muszę do dermatologa, tylko ja wiem o tym, że to jest chwila, plasterek, który z tych tam kozareksowych sobie, dokładnie, i jest okej, ale tak, ja wykonuję ten masaż tak, że najpierw zaczynam od szyi do góry i to jest około 10 ruchów, później robię sobie właśnie tutaj żuchwę, tutaj 10 ruchów, tutaj 10 ruchów, później policzki tutaj 10, tutaj 10 i czułko również 10. Pamiętając o tym, że kiedy masujecie tę skórę, to przy końcówce bardziej trzeba ten, bo to chodzi o poprawę przepływu limfy, o prowadzenie jej od naszej twarzy, żeby też mikrokrążenie waszej skóry lepiej działało i faktycznie skóra jest bardziej czerwona, ale ja to robię na olejkach albo na serach, tutaj pod oczami tym najczęściej, ale szczerze pod oczami wolę roller. Bo jakoś tym, jak robię pod oczami, to mam takie delikatne poczucie, tutaj są takie delikatne żyłki. I taki słyszę taki wiecie o co chodzi? Takie jakby po tych żyłach, że przejeżdża to i nawet jak to robię lekko, to jest dla mnie nieprzyjemne. Roller jest bardzo przyjemny, więc pod oczami robię roller. To są trudne słowa. Nie, po prostu to tylko mówię. A na twarzy serum, albo właśnie jakiś Basic Lab, albo Senel, albo to ostatnio Melo, to Wam pokazywałam genialnie, potem pięknie ślizga, tylko dam Wam znać, jak zaczynacie, to ja na początku myślałam, że po prostu przykładam tak, wiecie, prostopadle i przejeżdżam, a tutaj chodzi o to, żeby ta płytka właśnie dziewczyny z Azji bardziej już wyszukuje sobie, żeby one, tam tłumaczę sobie w Google, bo nie wiem, co dokładnie mówią, ale właśnie jedna dziewczyna mówiła, że bardzo ważne jest to, że jak się zaczyna, to żeby pamiętać o tym, żeby kłaść bardziej płytkę i w ten sposób, żeby duża część płytki dotykała twarzy, a nie tylko ta część, bo można sobie po prostu tę skórę ponaciągać za bardzo i uzyskać efekt odwrotny do zamierzonego. Jestem absolutnie zajarana, ja nigdy nie byłam fanką, bardziej Karola jest takim gadżeciarzem, ale ja to mam i ja muszę, no i jakby aż mi skarpetka spadła z zachwytu. No naprawdę. Zachwytu, więc ja czekam, Karolinko, na stories, aż pokazujesz, wyzwanie masz teraz, że musisz zacząć. Ja się balsamowałam przez miesiąc, to robię wyzwanie miesiąca. A i teraz się balsamujesz? Czasami tak. Nie codziennie, ale tak co 2-3 dni się balsamuję. Dobrze, nie no, ale teraz serio, zajarałam się i faktycznie jak kiedyś sobie tak po prostu próbowałam, to próbowałam za bardzo po YOLO, jak to w moim stylu, więc muszę się bardziej przyłożyć do tego, żeby robić to odpowiednio. No i czuję, że możesz to pokochać, bo ty lubisz takie rzeczy. Lubię. Ale jeżeli chodzi o to, co jeszcze lubię i co polubiłam w ostatnich też kilku miesiącach, słuchajcie, to jest takie trochę też u mnie podsumowanie wakacyjne, bo faktycznie podkład marki Nutridom używam już dobrych 3 miesięcy, bo skończył się mój Estée Lauder Double Wear Light, czyli podkład, który jest moim podkładem na większe wyjścia, czy też do nagrywania, kiedy potrzebuję, żeby ta cera była po prostu, żeby wyglądała tak jak, po prostu lepiej, żeby to, bo faktycznie na co dzień ja rzadko sięgam po tego typu podkłady, ale naprawdę to jest świetny podkład i w ogóle w świetnym kolorze. W sensie ja wiem, że ja też nie jestem jakąś super opalającą się mocno osobą,
ale jednak to moje przeświadczenie o swojej bladości było, moje przeświadczenie o swojej bladości było tak intensywne, że ja przez całe lata jakby nie zmieniałam kolorów moich podkładów na lato. Ja też. Bo mi się wydawało, że jak pomalowałam się ciemniejszym, źle to zrobiłaś. Solara. Tak, a ten kolor ma coś w sobie takiego, że z jednej strony no idealnie się dopasowuje do mnie, z jednej strony pięknie łączy się z szyją, która jest zdecydowanie bardziej opalona, no bo mniej ją chroni niż samą sobie tę twarz. I właśnie mimo wszystko ta skóra wygląda na opaloną, a nie jest wybledzona, więc to jest w ogóle odcień numer 3, nude. I to jest wersja podkładu Nutridom Full Coverage, czyli ten kryjący. Wiem, że jest jeszcze rozświetlający, ale ja jakby sięgnęłam po niego, bo właśnie tego od podkładu bardziej oczekuję, że to będzie cieniutka warstwa, która pięknie przykryje, która wyrówna kolory i która sprawi, że po prostu ten mocniejszy na przykład makijaż, po który no, zdecydowanie rzadziej go robię na co dzień, będzie wyglądał spójnie, bo wiecie, no, do niepomalowanej cery nagle oko to zawsze jest zbyt duży dysonans. Mhm. Świetnie się sprawdza do tego, że jest naprawdę trwały. Masz go teraz? Mam go teraz. Dobrze prezentuje się też w kamerze, mam wrażenie, jak oglądam te nasze filmy sprzed ostatnich kilku tygodni. Przy tym faktycznie też miałam go na jakieś większe wyjście, czyli w momencie, kiedy robię coś innego niż tylko siedzę i opowiadam, chociaż to też bywa męczące, to faktycznie się trzymał. Ja go akurat... przepraszam Was, ale ten włos nie pozwala mi kontynuować. Pomóc Ci? Jest tam, widzisz go? Kontynuując, jest to naprawdę świetny podkład, zresztą opowiadałyśmy o nim też w sprzątaniu toaletki u Mar, bo Mar też go ma, ale ja mówię ze swojej perspektywy, że na podkład na większe wyjście super nie wyskoczył. Pięknie wygląda minimalistyczne opakowanie, które sugeruje wysoką cenę, a nie jest to cena wysoka. To jest naprawdę podkład w zasięgu większości portfeli. Także zachęcam do spróbowania. To ja, jak masz, jakby doradzę Wam, jak już macie piękny podkład, to czym możecie to przypudrować? Zachęcam. Tak pięknie przejdę. Bardzo długo zastanawiałam się, zwlekałam z tym, żeby ten produkt umieścić w ulubieńcach, bo jest z wyższej półki, ale mija już bardzo dużo czasu. Naprawdę nie wiem, ile z pół roku, kiedy mam spokojnie ten produkt, czyli luty chyba nawet. Laura Mercier. No, myślę, że koło lutego. Translucent Loose Setting Powder, czyli produkt, który jest wychwalany. Proszę bardzo. Produkt, który jest wypalany na YouTubie od bardzo dawna. Ja po niego sięgnęłam, no właśnie, jakieś pół roku temu. Używałam go i mówię, za każdym razem, kiedy go używam, to takie fajne, fajny. Ale kiedy tylko myślałam o tym, żeby trafił do ulubieńców, myślałam sobie, nie no, to jest tak wysoka cena, że jakoś tak, nie wiem. Wiem, że wśród Was jest dużo dziewczyn, które z naszego polecenia kupują na przykład Nable, która jest wiele tańsza, czy na przykład nawet Catrice, ten taki cooking, dry baking, coś tam, też bardzo dobry produkt. I stwierdziłam, że może nie ma sensu aż tak bardzo drugiego produktu wychwalać, bo tamte też są dobre i są tańsze i nie chciałabym na Waszych portfeli nadwyrężać. Ale mija pół roku, ja już powolutku go dękuję i tak, wiecie, ja bardzo końcówka i na takie najważniejsze nagrania, gdzieś wyjeżdżamy czy tutaj, to zawsze mam ten produkt na sobie, właśnie albo Nable, albo ten. I w ten wolę z tego względu, że on jest totalnie bez koloru, robi blur na twarzy, różnych kolorów. Dokładnie, ma blur na twarzy, bardzo dobry, też ładnie odbija światło, ale no właśnie, on już jest taki, już no końcóweczka. I tak usiadłam, zastanawiałam się, czy ja chcę go dalej, jakby chcę go kupić, kolejny produkt. On kosztuje ponad 200 zł. No i chyba chcę. I dlatego do tych ulubieńców trafił, bo uznałam, że kurczę, skoro już tyle go używam, jest tak bardzo wydajnym produktem, bo to jest naprawdę ultra wydajne. Ja tyle czasu już go używam, a naprawdę niewielka ilość, pędzelkiem czy gąbeczką, taką zwilżoną, super to wygląda. Więc wydajność jest jak najbardziej do ceny ekstra. Więc myślę, że jak na pół roku, raz na 6-7 miesięcy wydać te 200 zł, a mieć taki produkt, który naprawdę jest petardisty, to może warto. Albo nawet kupić z jakąś przyciółką na pół, rozsypać go sobie i sprawdzić, przetestować, nie? Karolinka, może byś działała? Nie, oczywiście tak, to. A nie, no tak serio, to pewnie jak zdenkuję swoje nablowskie pudry, bo ja tak mam, że w głowie mi tam jest taki aniołek i diabełek, i diabełek mówi kupuj, kupuj, kupuj. A aniołek mówi, jeszcze masz Nable i kochasz ją. Więc poczekam chyba, aż zdenkuję Nable i wtedy się może odważę, bo do urodzin jeszcze daleko. Jeszcze niestety prawie rok. Więc muszę poczekać. A bo Karolinkę kupię na urodziny. Ale ja sobie... Sprytne. Przyjaciółka, nie żartowała. Nie. Także polecam bardzo. Bardzo polecam i jestem pewna tego, co mówię, bo tak długo go testuję, że no, nie no, jest przekozacki. To na zakończenie jeden ulubieniec niekosmetyczny, który Wy nam polecałyście w poprzednim chyba, pod poprzednim filmem naszych ulubieńców. Karolinkę, ja bardzo mi Żeby się nie wspierzył. Na to mi chodzi.
No to z takimi ulubieńcami. To... I na live'ie. I na live'ie. Też bardzo na polecam. Ja nie zdziwię się, jeśli on się pojawi w ulubieńcach u mnie za miesiąc, bo jeszcze po niego nie sięgnęłam. Cudownie. I myślę, że go polubisz, chociaż ja powiem wam, że zaczęłam go oglądać bardziej ze względu na mojego męża, który też jakby sobie dobał, znaleźć mi jakieś nowe serial, bo już te, które oglądamy w kółko, ukochane, już nam się przejadły autentycznie, powiedzieliśmy, a ci nowego. No i ja mówię do mojego męża, że ostatnio właśnie Witki polecały nam The Good Doctor. Ja on tak mówi, a o czym to? Ja mówię, no właśnie nie wiem, wiem tylko o tym, że taki bardziej w stylu tam chirurdzy, ostry dyżur, doktor House. No i tak się wkręciliśmy, że to jest serial naprawdę kozacki, ale właśnie bardziej w stronę tego doktora House'a niż chirurgów. Chociaż mam wrażenie, że dołączę te dwa światy, więc Karolinka, tym bardziej jako fanka chirurgów, myślę, że totalnie pokochasz. Ja chirurgów oglądałam trochę. Ale bardziej doktora House'a. To był taki serial, który faktycznie w marzu oglądaliśmy przez bardzo długi czas i bardzo lubiliśmy. W jakimś tam momencie coś tam się w tym fabule nam nie spodobało i przestaliśmy i nagle był doktor. To jest serial opowiadający o grupie chirurgów pracujących razem w jednym szpitalu. Głównym bohaterem jest Sean, który choruje na autyzm i dostał szansę właśnie pracy w zespole chirurgów, takich naprawdę kozackich, ze względu na to, że główny, jakby, jak to nazwać, to jest prezes czy całego szpitala? Ordynator? Nie, nie ordynator, właśnie, tylko jeszcze wyżej. Mm-hmm. Jest jakby jego opiekunem i zauważył, że on ma ogromne zdolności, że się bardzo szybko uczy, że bardzo szybko analizuje i on właśnie ma to spektrum, które jest dodatkowe, ja tej nazwy nie pamiętam, że on niesamowicie szybko się uczy i bardzo szybko analizuje wszystko i łączy fakty, dając bardzo szybko diagnozy. I to w tym mam zobaczyć. Pierwszy odcinek był na tyle mocny, że nas wzruszył nad mojego męża, więc był taki ale ogólnie cały serial jest tak genialny, że każdy odcinek naprawdę daje do myślenia, te historie są bardzo ciekawe, że on też nie jest tak gloryfikowany. Też nie jest taką postacią, że wszystko mu się udaje, że ciągle wygrywa. Nie, absolutnie to nie jest tak, bo tego się baliśmy, że to będzie takie schodko pierdzące, że po prostu tylko, aby główny bohater, bo choruje, to musi zawsze mieć jakby lepiej. Absolutnie nie. Też pokazywane są właśnie trudy autyzmu i ja też powiem wam, że studiując pedagogikę, ja też się o autyzmie uczyłam i tutaj pierwszy raz jakoś tak dokładnie zrozumiałam, o co w tym chodzi. Że jakby miałam w głowie teorię, wiedziałam, o co chodzi, miałam egzamin na ten temat, ale kiedy zobaczyłam dopiero jak ten aktor gra, jak świetnie zobrazował w ogóle, na czym to polega, jak to wygląda, jak to sobie muszą sobie radzić w tym normalnym świecie, takim normalnym, który jest dla nich czasami przytłaczający, to jest po prostu petarda, więc możecie też dużo tam zrozumieć, takich typowo właśnie zachowań ludzi, którzy mają po prostu trudniej niż my, ale też daje multum takich momentów, które bawią do łez. Bo też Sean przez to, że ma specyficzne zachowanie, czasami jakby jego odpowiedzi na niektóre słowa czy pytania są tak mocne, że można się popłakać ze śmiechu. Więc koniecznie sprawdźcie, to jest taki ulubieniec już żeborkowy, Karolinka zaraz włączę, obejrzy i jestem przekonana, że też pokocha. Więc tak, dziękuję wam bardzo za polecenie i polecaj się dalej. Dokładnie. Czekamy w komentarzach na wasze polecenia, bo to już wszystko w dzisiejszym odcinku. I co? Chciałam powiedzieć, że fajnie by było, gdybyście nas zasubskrybowali. Fajnie, gdybyście dali łapkę w górę i skomentowali. I nie mówimy tego dlatego, że bo tak byśmy chciały, tylko naprawdę będziemy to powtarzać pewnie do znudzenia, że to nas wspiera algorytmowo i że bardzo nie chciałobyśmy, żeby ten YouTube nas ciągle tam zakopywał, a nas zakopuje. Ale ostatnio daliście bardzo czadu pod fryzurami. Tak. Faktycznie ten algorytm naruszył i nagle zobaczyliśmy, że te wyświetlenia poszły do góry i ten film zaczynał się pokazywać większości subskrybentów, bo jeżeli nas subskrybujecie, a czasami niektóre filmy możliwe, że w ogóle do Was nie trafiają, więc wejdźcie w ogóle na nasz kanał, bo może zobaczycie tam jakiś film, który w ogóle nie do Was nie trafił. Dokładnie, bo tam jest sporo filmów, które ostatnio tak, właśnie zawsze dwa razy w tygodniu, środa i sobota. Dokładnie, staramy się być od dłuższego czasu już regularne. Oczywiście zapraszamy na nasz Instagram, bo tam właśnie macie te przypomnienia na przykład o filmach, więc to jest dość istotne, żeby tam z nami być. I koniecznie dajcie znać, co Was zachwyciło. Tak jest. W przeciągu całych wakacji. Niech to będą tacy wakacyjni ulubieńcy. Niech pożegnajmy się z tym sierpniem z przytupem. Opowiadajcie. I tymczasem do następnego odcinka. Pa! Tak mi zamknęła stopa, że prawdopodobnie będę musiała ją amputować, Karolinko. O Jezu!